śpiewanie kolęd od wieków stanowi nieodłączną część bożonarodzeniowej tradycji. Wiele z nich posiada ciekawą historię, znaczenie i rolę w różnych kulturach. Obok tych najbardziej znanych, w trakcie dorocznego spotkania w artystycznym przedszkolu Olka Klepacza w Wierzchowisku, można też było usłyszeć wiele utworów nieco mniej popularnych, ale także osadzonych w świąteczno-zimowym klimacie. Ten koncert kolęd wprowadza nas w ten taki świąteczny moment, czas, do którego się wszyscy w domach przygotowujemy, ale to też jest taki fajny czas dla rodzin, bo my przygotowując ten koncert spotykamy się już na próbach 2 tygodnie wcześniej i to jest naprawdę niepowtarzalny klimat. Tworzą się przyjaźnie, więzi, nie chce nam się wychodzić z tych prób, bo naprawdę atmosfera jest niesamowita. Odkrywamy rokrocznie nowe talenty, rokrocznie dołączają do nas nowe rodziny, które chcą wystąpić i to nas bardzo cieszy. Preferujemy naukę, edukację. Nauka tak bardzo poważnie brzmi, bez arbitralnej oceny, bez tej takiej pruskiej szkoły, która gdzieś tam tkwi kulturowo, jak algorytm się powtarza w naszych głowach. My wzmacniamy naukę poprzez zabawę, czyli poprzez wspólne spędzanie czasu, poprzez wspólne odczuwanie, budowanie relacji. W Klepaczówce duży nacisk kładzie się na potwierdzenie teorii, iż śpiewać każdy może, w związku z czym liczyła się przede wszystkim chęć wystąpienia przed publicznością i odwaga, którą trzeba się przy tym wykazać. Wokalne umiejętności nie były więc absolutnie na pierwszym planie, choć przyznać trzeba, że przy wielu wykonaniach zgromadzonym łezka wokół się zakręciła. Dla nas najważniejsze jest to wszystko, czego nie widać oczami, czyli duchowość, która wynika z cudownych relacji, które w czasie naszego koncertu się tworzą. Dzieci widzą rodziców w roli artystów wspólnie występujących na scenie z nimi. Przez to tworzy się niesamowicie wyjątkowa więź, która mam nadzieję będzie miała tę wielką kumulację w ciągu następnego całego roku. O to dbamy i to jest dla nas najważniejsze. I motto tego koncertu: wszystko co widać, wszystko co ważne, nie widać oczami. To też jest piękne, że starsze dzieci, czyli nasi absolwenci, którzy już chodzą do szkoły, też chętnie uczestniczą w tych koncertach kolędowych, więc to jest takie pocieszające, że ten powrót dobrze im się kojarzy. Zresztą mamy taki feedback od rodziców, że pięknie to wspominają i nawet jak gdzieś pojawiają się zajawki w mediach społecznościowych z naszych występów, to byli rodzice takie piękne, wspominające komentarze podpisują. Także myślę, że to jest taki magiczny czas, który na długo pozostanie w pamięciach nas, wszystkich nas. Nie tylko dzieci, które uczestniczą w tym koncercie i występują, ale również i w pamięciach całych rodzin. A rodzinnej atmosfery w Klepaczówce nie brakuje na pewno. Nic dziwnego, że po latach zarówno dawni absolwenci, jak i ich rodzice wspominają placówkę ze sporym wzruszeniem. Tutejsza kadra pedagogiczna podkreśla z dużą dumą, że do angażowania się we wszelkie inicjatywy ani wychowanków, ani ich rodziców namawiać długo nie trzeba. Jak tylko otrzymaliśmy informację, że odbędzie się w tym roku ogłoszenie, to podjęliśmy decyzję, że będziemy śpiewać Przybierzeli do Betlejem. Bardzo chcieliśmy zaśpiewać tę kolędę i od tego dnia ruszyły przygotowania. Bardzo chcieliście tą kolędę właśnie zaśpiewać. To jest wasza ulubiona? Naszej córki ulubiona kolęda. Zdecydowanie. A powiedzcie, jak wygląda kolędowanie u was w domu? Myślę, że jak w każdej tradycyjnej rodzinie, najpierw jest modlitwa, kolacja, a później śpiewamy kolędy. Kto głośniej, ten lepiej. Nie ma chyba świąt bez kolędowania wspólnego. Nie ma. Absolutnie nie. Jak powszechnie wiadomo, Boże Narodzenie trwa zaledwie 2 dni, a to zdecydowanie niewiele. Na pewno warto więc sobie nieco ten cudowny czas wydłużyć, na przykład poprzez wspólne świąteczne śpiewanie.